Witam serdecznie. Dzisiaj witam się z Wami tak troszeczkę nie pokazując się, bo w sumie nie o mnie chodzi, tylko o te właśnie kwiatki. Patrzcie, jakie fajne. I muszę przyznać, że to jest moje odkrycie tego lata. Właśnie te kwiatki tak mi się bardzo spodobały. Malowałam ich już kilka i dzisiaj pokażę Wam, jak je maluję. Malowała będę farbami firmy Szmal, Romana Szmala, na tym właśnie papierze. Chcę, żebyście dokładnie widzieli, jaki papier, a żeby tak już było właśnie jednej firmy, więc pędzelki, których będę używała, też są właśnie firmy Roman Szmal. Więc cóż, nie chcę za dużo, bo tak jak mówię, chcę Wam tylko pokazać, jak się do takiego obrazka zabieram, jak to wygląda. No i mam nadzieję, że poćwiczycie potem. Kompozycja, to jak zawsze mogę sobie to przenosić tam, gdzie chcę. Nie muszę tego, co widzę w wazonie, czy w doniczce, czy gdzieś w ogródku przenosić dokładnie tak, jak jest. Mogę to sobie na tym moim bloku dowolnie przestawiać i komponować. Zrobię troszeczkę ciemniejszy zarys ołówkiem, żebyście mogli to zobaczyć. Podoba mi się w nich to właśnie ta linia taka. One na początku tak prosto stoją, a potem w trakcie rozwoju tych kwiatków przychylają się te płatki tak fajnie na dół. Tak właśnie jakoś. Mają niesamowitą kolorystykę. Tam można się tylu kolorów dopatrzeć, że naprawdę wielka frajda zabawą kolorami. Te dwa i starczy nam. Farbki już sobie tutaj przygotowałam. Już są mokrawe, już przygotowane do materiału. Teraz muszę dobrać odpowiednie kolory, żeby właśnie zaznaczyć. Patrzę, jaka tu jest fajna kolorystyka. To tak przechodzi z takiego rdzawego, rudego koloru. Ale tak właściwie fajne jest, kiedy się tym kolorem tak naprawdę bawimy. Kiedy sobie tak właśnie odpowiednio, jak nam się tam chce. Czasami kolor, którego nie ma, który w ogóle nie występował, jeżeli go sobie wstawimy. Tu jest fajny taki. Bardzo dużo mam tych odcieni różnych, czerwieni, brązów. I one właśnie do tego obrazka do tego motywu bardzo mi tutaj pasują. Od razu lekko ciapnięte, żeby takie stabilne nie było, żeby nie było takie sztywno stojące na obrazku. W jakiej tonacji zrobię te kwiatki, to też dowolność. To, co widzę, to jest jakaś tam propozycja, ale trzymać się tego wcale nie muszę. Może sobie właśnie tak pojadę troszeczkę czymś takim ciepłym, zobaczę. Takie coś. Tu zaznaczam to przejście troszeczkę ciemniej, żeby pokazać, że tam właśnie jest jak gdyby ten drugi kwiatek. Jeżeli mu zrobię takie coś, to od razu mi się to właśnie gdzieś tak fajnie rozmyje. Ten pędzelek to jest wiewiórka. Nią sobie tak troszeczkę jest no taka mięciutka i posłuży mi tutaj fajnie do przeniesienia, może do rozmycia. Teraz ten drugi, ponieważ chcę, żeby... No jest z przodu i chcę pokazać to, że on jest z przodu, więc tam jest cień, a tutaj dam mu takiego koloru. Mogę uważać, żeby nie dotknąć, ale jak dotknę, to tak fajnie te pigmenty wchodzą jeden w drugim i zaczyna się taka fajna plama, która tak fajnie mi się rozejdzie i w ogóle fajnie jest brać jakieś
kawałki papierów, ale to zawsze już Wam mówiłam, żeby popróbować sobie, jak się farby na danym kawałku zachowują. Tu może sobie pojadę tym. Uwielbiam te wszystkie plamy. To wszystko, co się dzieje. Patrzcie, jak fajnie przeszło. Mam nadzieję, że to widać. I taki będzie cieplutki, bez tych zielonych łodyżek, bez tego, co naprawdę jest przy tych kwiatach, tylko taki, no taki mały portrecik. Ta nazwa tych kwiatów po niemiecku jest fajnie, ponieważ po polsku nazwa wywodzi się pewnie dlatego, że ta główka to taka jeża głowa, a po niemiecku, ponieważ no faktycznie jest coś takiego, taki, zobaczcie, taki, o wszystko mi się sypie, taki kapelusz, prawda? A ponieważ jest to kwiat teraz, kiedy jest teraz kwitnący, kiedy jest fajne lato i kiedy mamy lato, mamy słońce, więc nazywa się słoneczny kapelusz Sonnenhut. Też fajna, pasująca nazwa. Gdybym miała taki pędzelek teraz jakiś, no bo chcę, jak mówię, zatrzymać się jak gdyby przy jednej firmie, przynajmniej jeżeli o pędzelki i o farby chodzi, gdybym miała jakiś drobniejszy, mniejszy pędzelek, którym mogłabym dokładniej coś pokazać, to pewnie użyłabym go, ale nie mam, ale za to mam ten pędzelek, a on ma bardzo fajną końcówkę, bardzo fajny ten czubek, więc sobie to wykorzystam i muszę tylko nabrać odpowiednio dużo farby, aby mi się nie rozeszło za mocno, bo plam mam dosyć, a teraz przeschło co nieco i tutaj odrobinę takich, one mają takie igiełki, ale ponieważ no igiełkę nie bardzo mogę tutaj jakoś, więc fajnie się tutaj rozmyło, tu się fajna plama zrobiła, tutaj też dam, poszukam sobie odcienia takiego, może zieleń z brązem wymieszam, może troszeczkę więcej tego i tu gdzieś na brzegu, gdzie zobaczcie, gdzie się to jedno z drugim spotyka, dam kilka, teraz przysłaniając leciutko, tak ciapnę sobie, żeby mi się to za mocno nie rozeszło. Kiedy zaczynam malować jakiś kwiat, z którym no to są moje pierwsze doświadczenia, którego się jak gdyby uczę, to zaczynam to robić na właśnie jakiejś miniaturce. Robię sobie najpierw szkic, ale szkicowanie mnie troszeczkę nudzi. Ja wiem, że jest ważne i powinno się, ale no ja jakoś tak nie bardzo z tym szkicowaniem. Długo mi to, lubię kolor, więc wolę nawet szkicować czy bawić się kolorem. I teraz właśnie, o, tak sobie tutaj wejdę. Więc mówię o tym, że jak będziecie coś tam ćwiczyli, to fajnie jest zrobić sobie najpierw jakąś tam miniaturkę tego czegoś i się z tym jak gdyby zaprzyjaźnić. Zobaczcie, jak zrobię tak, że przesunę to i negatywem pokażę wielkość tego płatka. Tutaj jest jeszcze troszeczkę przymokrawe, więc mogę to odpowiednio daleko teraz przesuwać, ponieważ ten kolor zrobił mi się teraz troszeczkę obcy, jak gdyby. Więc tu gdzieś powtórzę żółć, która jest tu, żeby to wszystko jakoś tak bardziej harmonizowało. Dobrze, teraz przesuszę. Pewnie dodam jeszcze ze dwie linie i tak właśnie będę malowała ten obrazek. Pokażę Wam jeszcze kilka innych, mniejszych i no i może Wam się spodobało i może sami spróbujecie, także gotowy obrazek pokażę Wam zaraz. Pozdrawiam wszystkich i miłego malowania. Na razie, pa!